Dzień dobry! Minęło już chyba z 10 miesięcy, od kiedy urzęduję w mojej nowej kuchni, no i pomyślałam, że to już najwyższa pora, żeby powiedzieć Wam o tych rzeczach, które mnie tu zaskoczyły in plus oraz o tych kilku, które mi się, co tu dużo mówić, nie udały. Uśmiech nadal w kuchni nie schodzi mi z twarzy, a to chyba dobry znak, dlatego że jak wiecie, kuchnia stała się jednym z moich ulubionych pomieszczeń, choć na pewno ciężko mi się zdecydować, które jest takie najulubieńsze. Ale kuchnia jest zdecydowanie w top 3. Wreszcie odświeżona, rozjaśniona. Dodałam tutaj mnóstwo światła, jest jasno, jest fajnie, przytulnie i mam mnóstwo miejsca do przechowywania, co jest absolutnie fenomenalne. Dzisiaj opowiem Wam zatem o trzech rzeczach, które zrobiłabym inaczej, gdybym ja robiła kuchnię od nowa. Ale zanim o tym opowiem, opowiem Wam o tych miłych zaskoczeniach, o takich rzeczach, co nie spodziewałam się, że sprawdzą mi się aż tak dobrze, a sprawdziły się super. Bo o tym, że światła, podświetlone szafki czy podświetlone szuflady będą genialne, to ja, kochani, wiedziałam już na bank. Ale nie wiedziałam na przykład, że tak doskonale będzie się spisywał mój blat. Mój blat to jest blat laminowany, nie jest drogi, jest dostępny, chociaż wiele osób, nawet moich gości, pyta mnie, co to za kamień, bo wygląda naprawdę fenomenalnie. Moje obawy dotyczące tego blatu były raczej takie funkcjonalne. Wiecie, ja miałam przez wiele lat tutaj jednak kamień. Mogłam na nim kroić, mogłam na nim postawić garnek prosto z piekarnika, mogłam na nim, no kotlety na nim biłam, tak? I się nic tutaj nie działo. A to jest jednak laminat, ma oczywiście swoją odporność, no ale nie taką, że wezmę brytwannę z 220 stopni i tu postawię. No takich opcji nie ma. Moim takim zabezpieczeniem była ta deska i ta deska służy temu, żeby jakieś gorące rzeczy wyjmować z niej i to jest też taka deska podręczna do krojenia różnych rzeczy, żeby mi nie przyszło do głowy na blacie kroić. Ale muszę Wam powiedzieć, że blat mnie bardzo miło zaskoczył. Po pierwsze zaskoczył mnie miło tym, jak wygląda, bo naprawdę wygląda, uważam, świetnie. A po drugie funkcjonalnie naprawdę się spisuje. W żaden sposób nie jest dla mnie odczuwalny jakiś dyskomfort wynikający z tego, że tu nie ma kamienia, może z wyjątkiem tego, że mam 15 tysięcy w kieszeni, bo mniej więcej tyle by kosztowały marmurowe blaty, to trzeba sobie powiedzieć jasno, a to i tak są dane sprzed 10 miesięcy. Mogę Wam tylko jako anegdotę powiedzieć, że kiedy kładliśmy te płytki, to ja poprosiłam Rafała, naszego wykonawcę, żeby wymierzył mi je do niższego blatu, takiego właśnie kamiennego, który ma tam 2 cm z małym kawałeczkiem. Ten blat jest dużo grubszy i płytki na wszelki wypadek zostały położone pod cieńszy, gdybym jednak doszła do wniosku, że ten laminat nie spełnia moich oczekiwań. Ale spełnia je z nawiązką i to jest pierwsze bardzo miłe zaskoczenie w mojej kuchni. Fajnie wygląda, fajnie mi się spisuje i jestem z niego bardzo zadowolona. Druga rzecz, którą jestem zachwycona, to jest zabudowanie wyspy. Miałam co do tego naprawdę dużo wątpliwości. Ci, którzy śledzili moje przygotowania do kuchni, wiedzą doskonale, że tu było ażurowo. To były takie dwie chude nóżki, na nich był oparty blat i tu wiatr hulał, co oznaczało, że był dostęp wygodny z każdej strony, można sobie było usiąść i tak dalej. Ale ja trochę potrzebowałam więcej miejsca do przechowywania, no i pomyślałam, kurka wodna, tu takie fajne szuflady by mi weszły, no ale jak to będzie? Więc zrobiłam sobie tak zwany mock-up, czyli atrapę tych szuflad, wycięłam je z kartonu i je tu wsunęłam, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądało. To była moja duża obawa, wręcz urządziłam na Instagramie głosowanie, jak powinnam postąpić. Wy mi pisaliście, że zabudowuj, zobaczysz, będzie ok i mieliście rację. Muszę Wam powiedzieć, że ten patent sprawdza nam się świetnie. Z tej strony mamy 3 miejsca do siedzenia, bo tutaj spokojnie mieści się jeszcze fotelik Roberta, więc tutaj sobie ktoś może wygodnie urzędować, bo mamy takie wgłębienie na nogi i jest naprawdę super. Tu mamy też tą jedną rzecz, którą bardzo lubię, czyli atrapy z kolei szafek, bo tu wygląda, jakby to były szafki, a tu ich wcale nie ma, jest tylko jedna, bo to jest tak naprawdę tył szuflad, takie wiecie, małe szachermacher. A ja mam tu z boku taki swój mały stoliczek, na którym sobie mogę jak na zderku przysiąść i kiedy wszyscy tu jedzą, to ja sobie też mogę zjeść z nimi przez chwilę. Okej, mam tu szuflady, więc nie mam tak wygodnie na nogi, jak mogłabym mieć, gdyby tu nic nie było, ale z drugiej strony mam 3 turbo wygodne szuflady, które, zaraz Wam pokażę, mają tutaj sztućce, tylko wszystkie są w zmywarce, talerze, parę jeszcze jest i takie najczęściej używane naczynia. Więc to jest w ogóle rozwiązanie, które jest fenomenalne. Dziękuję wszystkim, którzy na nie zagłosowali na Instagramie. Obawiałam się trochę, jak to będzie, ale wyszło super. Więc to jest następna rzecz, która mnie miło zaskoczyła w mojej nowej kuchni. Zaskoczenie numer 3, czyli szuflady. Bo wiecie, za moich czasów, jak się robiło kuchnię, to się wszędzie robiło szafki. No i tak się po prostu robiło. Nikt jakoś nie wpadał na to, że się robi szuflady wszędzie. I ja się troszeczkę tych szuflad obawiałam, zwłaszcza, że nakitrałam ich naprawdę dużo. To jest
najgenialniejsze rozwiązanie, jakie może być w kuchni. Absolutnie. Słuchajcie, otwieracie szufladę, wszystko w niej jest, widać jak na dłoni. Niczego nie trzeba wpychać głęboko, niczego nie trzeba wydłubywać z głębi szafki. No po prostu bajka. Do tego moje szuflady są przepięknie oświetlone w środku, co super też ułatwia korzystanie z nich. Ja jestem zachwycona tym, że zdecydowałam się na tyle szuflad, a mam ich tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, licząc cargo, no to naprawdę całkiem sporo. To jest genialny sposób na przechowywanie, jeżeli tylko możecie sobie pozwolić na takie szuflady, róbcie tego jak najwięcej, bo sprawdza się fenomenalnie. No dobrze, skoro tyle rzeczy mi wyszło, to co mi tak naprawdę nie wyszło? Otóż takie rzeczy są trzy, tylko że niestety co do tylko jednej jesteśmy ze Sławkiem zgodni. I to jest w ogóle niesamowite. Jest jedna rzecz w tej kuchni, którą zrobilibyśmy inaczej i będziemy ją odkręcać. Natomiast co do dwóch zgodni niestety nie jesteśmy. Ja uważam co innego, Sławek uważa co innego, no i opowiem Wam teraz co i jak. Jedyna rzecz, co do której jesteśmy zgodni, to jest przypadek, w którym mogę Wam tylko powiedzieć, słuchaj swojego architekta wnętrz. Dlatego, że Mateusz, który pomagał mi projektować tę kuchnię, od razu mi mówił, że ta szafka powinna się otwierać nie w tę stronę, tylko w tę stronę. Ale oczywiście Ula była mądrzejsza, bo Ula lubi symetrię. I Ula chciała, żeby te dwie szafki otwierały się symetrycznie. No i tak też sobie zrobiła, co jest kompletnie bez sensu, bo tu mamy lodówkę i chodzi o to, żeby się tutaj nie uderzać i nie mieć kolizji między jednym a drugim. Nie mówiąc już o tym, że logika kuchni, która jest z tej strony, otwierania w przeciwną stronę, jest żadna, tak? Bo dużo łatwiej otwierać w tę stronę i mieć dostęp do tej szafki dużo łatwiej, a nie schodząc pod drzwiczkami. A zatem za złotych 100 z małym ogonkiem dokupiłam nowe drzwiczki, będziemy przekręcać je na drugą stronę, no bo nie da się tego zrobić bez nowych drzwiczek, bo byłyby ślady po rączce. W związku z tym ta zmiana nas czeka. Natomiast punkt drugi, i tu też bym powiedziała, słuchaj swojego architekta, bo Mateusz też mi to mówił, ale oczywiście Ula była mądrzejsza, to są szafki cargo. Moje szafki cargo mam dwie i każda z nich jest troszkę inna. Ta jest otwierana tak, że zamocowane do frontu mamy tylko górną i dolną półkę, a te dwie, które są po środku, są po prostu wyjmowane. Natomiast ta szafeczka jest saluteńka, wyjmowana w całości, czyli zobaczcie, do frontu mam przyklejone wszystkie cztery poziomy, wszystkie cztery półki. No i teraz o co chodzi? Chodzi o to, że nie bez powodu pewnie zauważyliście, że właśnie w tej są puszki i różne ciężkie rzeczy, a w tej są głównie makarony i kasze, dlatego że dla mnie otwarcie cargo, które jednak jest solidnie wyładowane jedną ręką i jest sporym wysiłkiem. To znaczy ja naprawdę muszę to trochę tak mocniej pociągnąć. Dlatego tutaj trzymam wszystkie cięższe rzeczy, no bo tutaj to obciążenie jest mniejsze, bo te szuflady są tylko dwie, które są przymocowane do frontu. I teraz jaka jest różnica w naszej parze i w naszym małżeństwie? No mianowicie taka, że ja twierdzę, że te, które nie mają wszystkich przykręconych do frontu półek, tylko górne i dolne, są fajniejsze i chciałam wymienić tę szafkę i po prostu kupić nowy front, dokręcić tylko górę i dół, ale Sławek powiedział, nie, przecież ta jest dużo lepsza, w ogóle ta się super, no odkręcam sobie, otwieram i mam wszystko w ogóle widoczne, nie muszę żadnych szuflad otwierać, więc każdy z nas ma swoje cargo, ja mam to, które otwiera się lżej, Sławek ma to, które lepiej widać od razu i tak się podzieliliśmy, więc niestety nie będę tego zmieniać, no bo mój mąż ma inne zdanie i jakoś będziemy musieli funkcjonować. Ale jeżeli taka decyzja przed Wami, radziłabym Wam zdecydować się najpierw na opcję góra-dół, zawsze zdążycie w razie potrzeby te szuflady jeszcze do frontu przykręcić, a w drugą stronę nie jest już tak łatwo, więc nie porywajcie się może koniecznie na cargo czteroszufladowe, jeżeli nie ma takiej potrzeby, bo to naprawdę może być ciężkie. No więc, drodzy Państwo, bardzo wiele Państwa zapytań dotyczyło mojego zlewu. Dlaczego znajdujemy się z nim tutaj w kategorii nieudane rzeczy? No, zacznijmy od strony funkcjonalnej. Ja go kocham. Zawsze chciałam mieć zlew farmerski z zasłonką od spodu. Tak wiem, część z Was drze łacha z tego, że mam zasłonkę jak u babci. Czort z tym, ja ją uwielbiam i jestem nią zachwycona. Natomiast jeśli chodzi o zlew, on się sprawdza genialnie. Nie zliczę, ile razy coś mi do tego zlewu upadło, typu słoik, typu garnek, typu metalowa łyżka. I ja wiecie, zamknęłam oczy, to jest tak jak upadnie telefon. Zamykasz oczy, podnosisz go i liczysz na to, że jednak ta szybka nie pękła. Nie powiem Wam, ile razy byłam przekonana, że on musiał pęknąć, kiedy wpadło do niego coś tak ciężkiego.
Nic takiego się nie zdarzyło. Jest naprawdę twardy jak drwal, absolutnie żadnych przykrych sytuacji, mimo że naprawdę go nie oszczędzamy tutaj. Równie dużo pytań dotyczy kwestii czyszczenia. Otóż ja ten zlew czyszczę magiczną gąbką i to się czyści fenomenalnie. Jeżeli jakieś tu się zrobią, a robią się, no słuchajcie, jak się tu myje ziemniory, no to jak się mają nie zrobić? Jakieś takie osady, to wszystko magiczną gąbką schodzi błyskawicznie i nie mam z tym żadnego problemu. Jest jednakowoż jedno zastrzeżenie, jakie mam do tego zlewu i znowu z mężem się różnimy tutaj diagnozą problemu, zaraz Wam powiem, o co chodzi. No więc temat jest taki, mamy tutaj zlew i baterię, wylewkę tak zwaną, która niestety nie jest w samym zlewie, tylko jest w blacie. Co to powoduje? To powoduje, że jeżeli zakręcam zlew mokrą ręką, łapię za ten tutaj kawałeczek, to te kropelki z tego kawałeczka spływają mi tu i kapią mi na dół. Taka jest moja diagnoza problemu. Diagnoza mojego tego samego problemu w wykonaniu mojego męża brzmi: jak się zmywa, to się chlapie normalnie, że ta woda jest wszędzie dookoła. Czym to zaowocowało? Zaowocowało to dwoma rzeczami. Pierwszą taką, że moje płyny do naczyń i do mycia rąk oraz moje akcesoria do suszenia sztućców stoją trochę dalej, dlatego że normalnie stały tu i tu, no i tu niestety, jakbyśmy nie chcieli, ta woda trochę wlatuje, trzeba to było bez przerwy wycierać, odstawiłam je trochę dalej. Oznacza to również, że to miejsce muszę wycierać, po każdym większym używaniu zlewu jest wycierane, natomiast, co mnie miło zaskakuje, ta woda nie robi żadnego absolutnie wrażenia na blacie, ten blat tu trzyma się dokładnie tak samo jak wszędzie indziej. Jakie jest rozwiązanie na ten problem? Moim zdaniem bardzo proste. W IKEA możecie bez problemu kupić baterię, która ma w tym miejscu wyłącznik, czyli jeżeli ta ręka kapie z niej woda, a wyłącznik jest tutaj, no to tu sobie wyłączamy wodę i nic nam nie ścieknie w to miejsce. I ja bym tą baterię dawno kupiła, ja bym już ją dawno wymieniła, gdyby nie to, że mój mąż twierdzi, że powód jest zupełnie inny i że to się tak chlapie po prostu od zmywania. Więc sytuacja jest znowu jak w przypadku cargo, patowa, zostajemy przy tym, co jest teraz i to jest takie rozwiązanie, które z nami jest. Mnie kompletnie nie przeszkadza to, że muszę to miejsce przetrzeć ściereczką 2 czy 3 razy dziennie, ale wolę Wam o tym powiedzieć, bo być może jest ktoś, kogo taka sytuacja doprowadziłaby do bladej gorączki i szału, więc w takich sytuacjach takiego zlewu nie polecam, bo rzeczywiście to jest miejsce, które przecieram. Równie dobrze przecieram tu i tu, co sprawia, że mogę myśleć o tym, że być może mój mąż jednak ma rację, że trochę jednak chlapiemy zmywając, ale wolę Wam o tym powiedzieć, bo w sumie ten metalowy zlew też tak przecierałam, więc nie widzę skąd tu problem, ale jednakowoż gdyby to zależało ode mnie, miałabym baterię zakręconą w tym miejscu i myślę, że tej wody byłoby dużo, dużo, dużo mniej. Ale poza tym funkcjonalnie zlew kocham i bardzo się cieszę, że go sobie zrobiłam. Zawsze marzyłam o zlewie farmerskim. Bardzo, bardzo się cieszę, że ta kuchnia tutaj jest. Nie mogłam się przez wiele lat zdecydować na ten krok. Unikałam tej zmiany jak mogłam, ale powiem Wam, warto było przez miesiąc pomieszkać w zupełnie innych warunkach, żeby wrócić tutaj do tego nowego pomieszczenia, które jest teraz naprawdę fajne. Mój ulubiony moment dnia to jest, kiedy tu przychodzę rano, włączam sobie kawiarkę, ona sobie pyrka, ja sobie patrzę przez okno, zapalam sobie światło i od razu jest tak ciepło i przytulnie, nawet jeżeli poranki są po prostu co tu dużo mówić ciemne, więc funkcjonalnie naprawdę jak na entą kuchnię w swoim życiu, plamy nie dałam i tak dużo rzeczy do wymiany nie mam. Drzwiczki już kupione, jak wymienię to dam znać, bo wiecie jak to jest, kupiłam te drzwiczki, teraz będą leżały pół roku. No dobrze, dziękuję pięknie, jeśli macie jakieś pytania o kuchnię, to piszcie do mnie, ja czytam wszystkie komentarze pod moimi filmami, więc z przyjemnością odpowiem. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.